Reprezentacja Polski poznała rywali w Lidze Narodów. PSG opuszcza Park de Prince. W piłce nożnej pojawi się niebieska kartka. A to tematy, które poruszymy w dzisiejszym odcinku z newsami. Standardowo przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, żeby mógł dalej rozwijać swój kanał, a tymczasem zaczynamy. A w pierwszym newsie porozmawiamy sobie o reprezentacji Polski w piłce nożnej i o trudnościach, jakie mogą napotkać ich w Lidze Narodów. Polska poznaje rywali w Lidze Narodów, wyzwania przed reprezentacją. Reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnej edycji Ligi Narodów. A grup dywizji A już się odbyło. Polska trafiła do grupy A1, gdzie zmierzy się z Chorwacją, Portugalią oraz Szkocją. To wyjątkowe wyzwanie dla naszej drużyny narodowej, która już po raz trzeci z rzędu znajduje się w najwyższej dywizji A. W grupie A1 Polska stanie naprzeciwko silnym przeciwnikom, co zapowiada emocjonujące spotkania na boisku. Format rozgrywek uległ zmianie i teraz dwie drużyny będą premiowane awansem do ćwierćfinałów, które odbędą się w marcu 2025 roku. Dotychczas Polska nie zdołała awansować do turnieju finałowego, Kończąc jedynie na wywalczeniu utrzymania. Jednakże poszerzenie dywizji oraz wyprzedzenie rywali w grupach jak Bośnia i Hercegowina czy Walia pokazują postępy reprezentacji. Rywalizacja w grupach Ligi Narodów będzie trwać intensywnie od września do listopada, a każda drużyna będzie miała okazję zmierzyć się z każdym zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. To nie tylko test umiejętności, ale również szansa dla Polski na udowodnienie swojej wartości na arenie międzynarodowej. A więc zobaczymy, czy nasza reprezentacja pod wodzą nowego trenera zdoła w końcu awansować. Do turnieju finałowego. Z kolejnym newsem przenosimy się do Francji, do PSG, ale spokojnie nie chodzi po raz kolejny o Mbappé, tylko o stadion tej drużyny. Paris Saint-Germain zmuszone do zmiany stadionu al khelaifi ogłasza kluczową decyzję. Nasser al khelaifi prezydent Paris Saint-Germain podczas czwartkowego kongresu Unii Europejskich Związków Piłkarskich UEFA w Paryżu, ogłosił zaskakującą decyzję: klub nie będzie już grywał na Parc de Prince. Ta wiadomość wstrząsnęła światem piłkarskim, a jej przyczyna jest dość zaskakująca. Powodem tej decyzji jest fakt, że miasto to po raz kolejny odmówiło sprzedaży stadionu gigantowi. al Laifi wyraził swoje rozczarowanie, mówiąc: Zbyt łatwo jest teraz powiedzieć, że stadion nie jest na sprzedaż. Wiemy, czego chcemy. Zmarnowaliśmy lata, próbując kupić Parc de Princes. To już koniec. Chcemy wyprowadzić się z tego stadionu. Dziennikarze sugerują, że Paris Saint-Germain już zaczęło szukać nowego stadionu. W grę wchodzą opcje takie jak stad Jambła, stad Sebastian Charlet. Oraz Paris La Defense Arena. A budowa obiektu od podstaw została całkowicie wykluczona. To przełomowa decyzja dla klubu, który będzie musiał się dostosować do nowych warunków i otoczenia. A według was wygląd stadionu może mieć wpływ na PS PSR czy jest to kolejna fanaberia bogatych właścicieli? Przechodzimy do trzeciego newsa i do tematu, który podzielił świat piłki nożnej. A chodzi o niebieską kartkę, która ma zostać prowadzona w piłce nożnej. Rewolucja w piłce nożnej wprowadzenie niebieskiej kartki. Tradycyjne żółte i czerwone kartki od dawna są integralną częścią futbolu, ale już niedługo dołączy do nich nie niebieska kartka. W piątek Międzynarodowy Związek Piłki Nożnej oficjalnie ogłosił wprowadzenie tej nowej kartki. Według informacji przekazanych przez The Telegraph niebieska kartka będzie karą dla zawodników, którzy popełnią przewinienie wymagające większej sankcji niż żółta kartka, ale nie aż tak poważne, żeby zasłużyć na czerwoną. Często komentatorzy sportowi podczas komentowania różnego rodzaju spotkań mówią o kartce pomarańczowej, czyli chodzi tutaj o sytuację, że zawodnik przewinił na tyle, że nie wiadomo czy dać mu czerwoną kartkę, czy jednak żółtą i właśnie dlatego ma zostać Niebieska kartka. Jakie będą konsekwencje nowej kary? Gracz otrzymujący niebieską kartkę będzie musiał opuścić boisko na 10 minut. Jeśli otrzyma dwie niebieskie kartki, zostanie ukarany czerwoną. To samo dotyczy przypadku, gdy gracz otrzyma najpierw żółtą kartkę, a później niebieską. Wówczas również zostanie usunięty z boiska. Testy niebieskiej kartki mają rozpocząć się latem, ale na razie nie będzie ona stosowana w najwyższych ligach. Pierwsze zastosowanie tej kary może mieć miejsce w Pucharze Anglii i Pucharze Anglii Kobiet, ponieważ Angielski Związek Piłki Nożnej zgłosił. Josh chęć przetestowania nowej reguły. Warto zauważyć, że przeciwny takiemu rozwiązaniu jest Aleksander Ceferin oraz cała UEFA. Szef Federacji twierdzi, że wprowadzenie niebieskiej kartki drastycznie zmieni reguły gry w piłkę, co nie jest korzystne dla samego sportu oraz emocji. A czy według was wprowadzenie tego typu kary czasowej jest korzystne dla piłki nożnej? A to wszystkie newsy, które przygotowałem dla was dzisiaj. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji a tymczasem na